Pierwsza część dotycząca tego, co mnie najbardziej denerwuje w Vinted, wam się spodobała, dlatego dzisiaj lecimy z drugą częścią. Zapraszam. Po pierwsze, brak możliwości sprzedawania rzeczy z danej kategorii, pomimo tego, że należą do danej kategorii. Jak to działa? No jest sobie kategoria, ja wystawiam tam sobie przedmiot, nagle Vinted usuwa mi ten przedmiot, twierdząc, że nie należy do tej kategorii. Co można z tym zrobić? No można do nich napisać, można się kłócić, można spróbować wystawić w innej kategorii. Jak nie, no to trzeba to niestety olać, wystawić przedmiot. Ten jeden konkretny na Olixie i dać sobie siana, bo nic więcej się niestety zrobić nie da. 2. Zgłoszenia od innych użytkowników. Jak najbardziej rozumiem mechanizm sprawdzania siebie nawzajem, żeby dbać o społeczność i tak dalej, i tak dalej. Niestety trafi się ham jeden z drugim, albo jakiś zazdrośnik pozgłasza oferty za komercję, za zdjęcia z internetu, za byle co. Często Vinted niestety nie sprawdza tego, tylko po prostu usuwa lub ukrywa kilkanaście ogłoszeń sprzedawcom, pomimo tego, że nic nie zrobili. I 3. Blokowanie użytkowników na Vinted. Jeśli ktoś zajdzie wam za skórę i chcecie go zablokować, no to co prawda ta osoba nie może nic od was kupić, nie może dodawać rzeczy tu ulubionych, natomiast dalej może was obserwować, w sensie patrzeć na waszą szafę, patrzeć co tam wystawiacie, robicie i tak dalej. No jest to dla mnie kompletnie bez sensu. Jeśli chcę kogoś zablokować, no to nie chcę, żeby on do mnie nie tylko pisał, ale też widział moich ogłoszeń i tak dalej, i tak dalej. Niestety ten mechanizm jest również niedopracowany i działa tak jak działa, musimy się z tym wszystkim męczyć.